Hej, cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Kupiłem sobie dzisiaj kolejny aparat. Jest to Nikon. Jaki to jest Nikon? Bo już zapomniałem, znowu widzicie. Colpix L110. Matryca 12,1 megapiksela. 15-krotny zoom. Nagrywanie w rozdzielczości już HD. Czyli to będzie moja główna kamera, że tak powiem, do nagrywania, ten Nikon. A Soniak, którym teraz nagrywam, będzie służył mi do cykania zdjęć. Ten aparat kupiłem za 100, ale z jedną, że tak powiem, wadą. Być może nie zobaczycie tego na nagraniu, a zobaczycie chyba. To jest dosyć mocno. O, teraz elegancko widać. Od razu z odbiciem mojego aparatu. To jest mocno prysowana szyba dosyć. Ja to będę chciał skorygować, że tak powiem, wymieniając o ten przedni element. W zestawie były jeszcze akumulatorki Lexmarka chyba, czy jakoś tak to się wymawia. O, nie będę ich teraz wyciągał. I microSD w SDHC 4 gigówka. Będę to chciał tą kartę jeszcze wymienić na 8-gigówkę. Zobaczę jeszcze przy nagrywaniu, bo dzisiaj będę wrzucał prawdopodobnie dwa filmy. Ten i jeszcze jeden o aparacie, tym, którym nagrywam. No dobra, włączmy sobie. O, nie tak szybko. Widzieliście? Zapomniałem o tym, o zasłonie. Zapomniałem po prostu, no bywa tak czasami. Nie jestem przyzwyczajony jeszcze do takich aparatów. Zoom bardzo fajny. Cyknijmy sobie jakieś zdjęcie. No, oczywiście nic nie widać. Ale tu macie zdjęcie mojej kotki. Bardzo fajnie zdjęcia wychodzą. Można oczywiście sobie tutaj przezoomować zdjęcie i podczas robienia zdjęcia. Bardzo fajne zdjęcia wychodzą. Jedyną wadą, którą zauważyłem, to podczas robienia zdjęć w ciemno, gdy mamy to nieodtworzone ręcznie. Czyli flesza, no to sam flesz się nie włączy z palca. Trzeba go sobie tak otworzyć, dopiero można zdjęcie robić. W tym Soniaku, którym nagrywam, to zjawisko nie występuje. Osobiście uważam, że ten aparat Sonego jest lepszy, mimo to, że jest pod względem parametrów słabszy. To naprawdę mi się nim fajniej robi zdjęcia. I tak dalej, i tak dalej. W zestawie kupiłem oczywiście sam aparat ze sznureczkiem do tej osłony, ale sznureczek sobie przyłożyłem do Soniaka, zobaczcie sobie. O, w Soniaku teraz mam sznureczek. No, nie widać, co krótki jest, żeby wam pokazać. Akumulatorki były w zestawie, karta pamięci. No i tyle. Co fajną rzeczą można powiedzieć, jest głośniki w trybie stereo. Myślę, że będę kończył powoli. A, dodam jeszcze, że aparat kupiłem za całe 99 zł. Także naprawdę, naprawdę fajna cena jak za takiego Nikona. Myślę, że będę powolutku kończył. Ja zapraszam was do lajkowania, subskrybowania kanału. Ja się z wami żegnam. Cześć, siemanko. Nara.